Dzień dobry, moi drodzy. Ostatnio zostałem w ogóle poinformowany, że na kanale nie pojawił się jeszcze żaden film o Action X-ie, a uważam, że jest to jedna z najlepszych premek na ósmym tierze, która raczej na pewno będzie się pojawiała na święta w jakiejkolwiek ofercie, być może na jakimś jarmarku, a jak nie tam, to może w ofercie. Czołg ten można było kupić nawet za bodajże 7,5 tysiąca golda albo coś w tym stylu, albo 8 tysięcy. Cena jak najbardziej bardzo, bardzo, bardzo dobra jak na tak mocny czołg. Czym właściwie jest Action X? No to Action X jest delikatnie rzecz mówiąc zbustowanym ósmym tierem brytyjskim, tym Carnarvonem. Czołg akurat jest, właściwie kiedyś był zupełnym przeciwieństwem Action X-a, ponieważ był bardzo słaby. A teraz, przez to, że na Carnarvonie mamy specjalny moduł do zmniejszania dostawanych uszkodzeń i chyba jeszcze sprężarkę, jeśli dobrze pamiętam, tą ulepszoną, to naprawdę Carnarvon zwykły jest bardzo potężny. A sam Action X jest delikatnie jeszcze ulepszonym tym Carnarvonem, ale już nie mamy tych specjalnych materiałów eksploatacyjnych, o których tam mówiłem. To nic, naprawdę, uwierzcie mi. Jeśli chodzi o wyposażenie, to ja Action X gram na takim zestawie, a przechodząc stricte do samych danych technicznych pojazdu, no to tutaj mamy, jeśli chodzi o działo, taką typową plujkę, która strzela za 190, ma całkiem dobrą penetrację, bo to jest 226 na podstawie, 258 na goldzie. Są to pociski APCR, więc szybkie. To też jest plus jak na taki czołg, bo gramy zazwyczaj na krótkim dystansie, więc nie ma tutaj problemu z utratą penetracji na dystansie. Celność 0,290, tutaj jest elegancko, nie ma do czego się przyczepić. Czas celowania również 2,5 sekundy. Bardzo celne działo, 4 tylko 21 sekundy czasu przeładowania, też dosyć krótki ten czas, 2700 dpm, również fajny wynik, 10 stopni opuszczenia działa. Więc tak, przejdźmy sobie jeszcze do mobilności. Mamy tutaj 36 km na godzinę prędkości maksymalnej, tylko 12 do tyłu. To jest taka typowa bolączka brytyjskich czołgów, chociaż też jeszcze amerykańskich, tak dobrze mówię. One też się bardzo wolno cofają, ale średnia prędkość, zobaczcie, 32. Czołg jest naprawdę, naprawdę zwrotny. Prędkości obrotu również jak na HTK-a tutaj jest wyśmienicie. Więc tak, właściwie to tyle, co chciałem powiedzieć z takich danych. Więcej powiemy sobie w bitwach, do których teraz przejdziemy. Dobra, mamy bitwę. Na topce, bardzo fajnie. Topowy Carnarvon, Black Prince, w ogóle jaka brytyjska inwazja się tutaj zrobiła. Ale znowu są potworne losy, no po prostu WG i ich serwery na święta to jest coś strasznego. Troszkę mi się nie widzi granie w tym okresie świątecznym. Nawet pod 20% losu, masakra jakaś. No nic, no mam nadzieję, że każdy ma takie lagi, przynajmniej w tej bitwie. O, czołg to sobie tutaj lata. A co ten chłop odwala? A, może będzie we mnie strzelał, tak? O, wiesz, jakie ja mam lagi, ja mogę tam u ciebie skakać. A, no tak, no przecież ty musisz, co nie? Musisz tam przejechać, co nie? A jedź, zbierz ten pocisk i teraz może jeszcze go nie przebij, proszę. Fajnie było. Ale są lagi potworne. Jak ja coś tutaj ugram na takich lagach. Ale wydaje mi się, że każdy ma, bo nawet ta Chimera sobie skakała tam, mówiąc. Dobra, wiecie co, opuszczniemy sobie ją, żeby nie było. Może i stracę większość HP. Dobra, a ona się w ogóle tam patrzy, więc elegancko jeszcze strzeliła sobie. 20, nie, 13 teraz procent losu, masakra, jakaś obosza. W czym takim jest dobry Carnarvon? Kurczę, we wszystkim tak naprawdę mógłbym powiedzieć. Jest to troszkę taki czołg evenement, ponieważ no tym zwykłym Carnarvonem, no już tknąłeś chłopie. Przykro mi. Zwykłym Carnarvonem, uwierzcie mi, że kiedyś, jak ta brytyjska linia pojawiała się tutaj w WOT-cie, to zwykły Carnarvon był uważany za jedną z najgorszych maszyn tak naprawdę na tierze.
I ludzie, uwierzcie mi, że tym nie grali, nie chcieli tym grać. A teraz, jako że jest to czołg premium, no to ludzie mówią, kurczę, najlepszy czołg premium i tak dalej. No i faktycznie tak jest, uwierzcie mi, że nawet na turnieje to jest czołg must have. Na turnieje 2-2 na przykład, bardzo często wybierany przeze mnie czołg. Ale boty są i jeszcze laki w połączeniu daje to naprawdę potężny zestaw. Dobra, gdzie ten chłop sobie jedzie, ten... A, podpaliłem go, okej. Ale że stały taki los. No WG chyba koniecznie nie chce, żebym miał te codzienne odcinki, no ewidentnie. Ewidentnie nie podobają im się te odcinki, kurczę. Żyjemy sobie naprawki. Wystata 15, a więc no... Mówiłem w odcinku o tym czołgu, że on na ósemkach już niestety nie będzie. A, jeszcze. Tak, dajcie mi oprócz tego losu, dajcie mi jeszcze lagi, tak, FPS-ów. No jest bardzo, bardzo grywalna jest wasza gra w tym momencie, naprawdę. Podziwiam, no. Naprawdę. Cudownie jesteście, na gąsce go trzymamy. No, gdzie ty chłopie chcesz uciekać? Starana, to też jest bardzo dobry pomysł, grając z Carnarvonem. To jest też coś, co powinniśmy wykorzystywać, no bo czołg bardzo dużo waży. I na przykład na Big Bossie albo wszystkich takich innych trybach o Nomad Games też bardzo dobry jest do taranowania. I też zarabiania w sumie kredytów. 4300 udało się na tych lagach paskudnych, Boże, masakra jakaś. O, bardzo nie chciałbym grać kolejnej bitwy, ale no już zagramy, żeby lepiej pokazać ten czołg. No cóż, przejdźmy do tej kolejnej. Dobra, mamy kolejną bitwę, też na topie, także bardzo dobrze. Na początku bitwy oczywiście losu nie ma, zaraz się powinien pojawić, o już jest. Zawsze to tak kilka sekund i nagle jest 20%, no bardzo typowe. Pamiętajcie też, że na przykład grając z Carnarvonem, czołg ten ma bardzo dobrą wieżę i ogólnie do grania na wieży jest bardzo dobry. Ale ta wieża jest do przebicia, ma nawet spore garnki, więc tutaj no nie należy na niej aż tak bardzo polegać, bo albo jeśli sklejamy się z czołgiem, który jest od nas wyższy, to także będziemy dostawać po czapce niestety, czy niestety, stety i niestety, bo no inaczej może ten czołg byłby nawet zbyt OP, bym mógł powiedzieć. Ej no cholera jasno, no ledwo co się można ruszać, no ten już się poddał, nie dziwię się w sumie. Chciał sobie na kampę wjechać, a mu nie dałem. I co, i cały plan poszedł. Tak. Co to się w ogóle dzieje w tych bitwach? Ja mam wrażenie naprawdę, że każdy ma te lagi i ludzie w ogóle... Ciężko im się po prostu gra, bo... Nawet mimo, że to, no, powiedzmy, jest preferencyjny matchmaking, ale... Jakby preferencyjny matchmaking jest też zupełnie inny, to nie jest aż taki preferencyjny matchmaking, jaki, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Otóż no są, jakby jest kilka rodzajów tego matchmakingu. Na początku, jeśli zaczynamy, no nie gadaj chłopie, że te 34 to ty pociski na mnie sobie trzymasz, no co za chłop. Cofamy. Czy ja mam w ogóle jakichś członków mojej drużyny tutaj? Masakra jakaś, 2000 odbiłem, tutaj sobie jeździ tym Samovento. Tiger sobie pojechał w ogóle na drugą stronę, co ten chłop tam odwala? Nie mam pojęcia, zaraz wyjadę na tego T-34, on będzie miał przygotowany pocisk na mnie. Wcale bym się nie zdziwił, lagach tego dobiłem jeszcze. Mamy całkiem sporą jeszcze sumę HP, ale bardziej, szczerze, bardziej mnie będzie denerwował ten chłop. Dobra chłopie, ale weź ty tym, ja naprawdę mam inne zmartwienia. A nie ciebie. Ma spoliner, więc no nie opłaca mi się wstrzelać w niego hajkami. Tiger przyjechał. A, we mnie strzelasz, no pewnie, no naprawdę, to jest zupełnie normalne, no. Odczep się. Mówiła kiedyś do mnie prowadząca jednego przedmiotu na studiach. Odczep się, no i tak. Tak to właśnie było. Teraz prawie 4000, ale co to za bitwa, Boże. Masakra jakaś bitwa. Dobra. Tam jeszcze te suchy gdzieś stoi, tak? Tak, jeszcze su sobie stoi. Fantastycznie, fantastycznie.
Super WGA, naprawdę. Ja nie wiem w pewnym sensie, czy śmiać się, czy płakać. No to, co się dzieje w tych bitwach, to jest jakiś żart. No, tylko, że tak średnio śmieszny. No ale widzicie, że sam Action X na topce to w ogóle jest oro, a na dziewiątych tierach już trzeba troszkę uważać, więc no tam jest troszkę trudniej, ale i tak powinniście sobie poradzić. No czołg jest wyśmienity i dobry do side scrapa i do grania na wieżę i ma dobry TPM, dobrą penetrację, więc będziemy też sporo zarabiali, bo nie mamy potrzeby używania golda, więc tutaj mamy bardzo dużo plusów, więc jeśli szukacie sobie takiej premki bardzo uniwersalnej, bardzo dobrej praktycznie, która będzie pasowała każdemu graczowi, więc tutaj wybór mój bym postawił na takiego Action X-a bądź też na Sharka. Obie maszyny są fantastyczne i jak najbardziej je polecam, więc napiszcie mi w komentarzu swoją opinię o tym Action X-ie, a ja wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o dołączeniu do Discorda, link macie w opisie, udostępnijcie ten film też gdzieś, żeby nasza rodzinka podstawa rosła, zostawcie też łapkę w górę, no i jeszcze subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Życzę wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie, na razie.